Dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk zremisowała z Wisłą Kraków 1-1. Jest z nami trener gości, pan Jerzy Brzęczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Cieszę się, że wróciłem do Gdańska, na stadion, z którym mam bardzo dobre wspomnienia, nie tylko związane z Lechią, ale również z reprezentacją i cieszę się bardzo, że w tym trudnym momencie, w jakim jesteśmy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Wisłę, wyszarpaliśmy ten jeden punkt, z czego się bardzo cieszę. Jestem dumny z chłopaków, że do końca wierzyli w to, że możemy dzisiaj tutaj być skuteczni, strzelić bramkę, wywieźć punkt, 3 punkty i myślę na pewno, że ten punkt jest jak najbardziej zasłużony, patrząc w szczególności na drugą połowę. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Czy w przerwie zauważył pan i przekazał swoim zawodnikom, że w pierwszej połowie zagraliście ze zbyt dużym respektem do Lechii i za bardzo pojaźliwie, bo w drugiej połowie wasza gra wyglądała bardziej obiecująco, kreowaliście więcej sytuacji. W pierwszej połowie to nie wynikało z bojaźliwości. W przerwie meczu zmieniliśmy troszeczkę nasze ustawienie taktyczne. W linii środkowej to spowodowało, że nie zostawialiśmy tyle miejsca i przestrzeni zawodnikom Lechii, którzy bardzo dobrze operują piłką, tak więc ten atak pozycyjny w ich wykonaniu, w szczególności w tej pierwszej połówce, był bardzo dobry i z tym mieliśmy problemy, chociaż my również mieliśmy sytuację w pierwszej połówce na to, żeby zdobyć bramkę. Ale ta zmiana jak gdyby naszego ustawienia, tego systemu spowodowała, że byliśmy skuteczniejsi i myślę, że w drugiej połówce to my byliśmy drużyną przeważającą, mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, dlatego też myślę, że to jest ta bramka, wspaniała akcja Luisa, doskonałe uderzenie. Jak gdyby nagroda za ten dzisiejszy mecz, ale również za te ostatnie tygodnie, bo ja cały czas powtarzam, ja widzę tych zawodników codziennie na treningu, widzę jak oni ciężko pracują, widzę jak gdyby również to ich rozczarowanie sytuacją w tabeli, wynikami, jakie uzyskujemy, ale cały czas powtarzam jedną rzecz, że będziemy szli do przodu i mam nadzieję, że ten dzisiejszy mecz, to dzisiejsze spotkanie, ten jeden punkt wywalczony w końcówce, to będzie taki sygnał dla całej drużyny, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby grać coraz lepiej i skuteczniej. Jeszcze drugie pytanie. Przed spotkaniem rozmawiałem z dwoma piłkarzami, którzy byli u pana w Lechii, gdy był pan tutaj trenerem. No i właśnie podkreślali to, że przychodził pan w trudnym momencie. Zbudował pan od razu, dosyć szybko nawiązał język z szatnią i stąd pytanie o obecną sytuację. Ile dało dla pana to zgrupowanie po meczu z Olimpią Grudziądz, bo zdaje się, że pan nie miał wcześniej czasu, żeby tak spędzić tych dni więcej z drużyną, poznać, tylko to był taki okres, no wskoczył pan od razu do gry, więc, a macie też dużo obcokrajowców. Czy to było dla pana ważne? Tak jak pan powiedział, akurat przychodząc do Lechii również była bardzo podobna sytuacja, tylko mieliśmy w Lechii więcej czasu, okres przygotowawczy i bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na jesień moje przyjście było bodajże na 3-4 kolejki, chyba 4 kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej, tak więc później mieliśmy cały okres przygotowawczy. Tutaj tego czasu nie mamy i nasza sytuacja w tabeli jest zupełnie inna. Ja myślę, że na pewno również po tym meczu pucharowym, po tej kompromitacji w naszym wykonaniu i odpadnięciu z Olimpią Grudziądz. Niekiedy tego typu sytuacje budują drużynę i myślę, że również to wspólne zgrupowanie po tej porażce w Grudziądzu spowodowało, że mieliśmy okazję do kilku rozmów. Jedne były przyjemne, drugie mniej przyjemne, ale myślę, że to, co zobaczyłem dzisiaj przed meczem, to, co zobaczyłem na boisku, to, co zobaczyłem w przerwie i to, co zobaczyłem po meczu, to zaczyna mi bardzo imponować, bo to zaczyna pokazywać, że ta drużyna zaczyna żyć jako drużyna. I o to będziemy walczyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tylko w taki sposób z tego trudnego momentu, tego miejsca, gdzie obecnie się znajdujemy, możemy wyjść i uratować Wisłę Kraków w Ekstraklasie. Jest z nami trener Lechii, pan Tomasz Kaczmarek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I poproszę o krótki komentarz. Tak, dobry wieczór. Na pewno 1-1 remis w kwestii wyniku punktów to
za mało, ale przede wszystkim za mało w kwestii tego, jak zagraliśmy drugą połowę. Uważam, że pierwsza połowa z naszej strony nie była idealna, ale była poprawna. Graliśmy piłką, wiedzieliśmy, jak kreować powiedzmy przewagi na bokach. Może ilość naszych szans nie była olbrzymia, ale wiadomo, jak się gra z ostatnią drużyną, która przyjechała tutaj defensywnie ustawiona walczyć o każdy metr boiska, o każdy punkt, to nie jest to takie łatwe. Uważam, że musimy pierwszą połowę skończyć drugą bramką. Mamy 3-4 sytuacje, gdzie po prostu dużo bardziej musimy przykręcić tempo, precyzyjniej zagrać i jesteśmy w stanie na pewno strzelić drugą bramkę. Druga połowa z naszej strony jest słaba i powiem szczerze, że to jest teraz ogólnie ta druga połowa też troszeczkę pokazuje, co się chwilowo z nami dzieje. W trudniejszych momentach jest mało odwagi, jest mało odpowiedzialności. Próbujemy ten mecz jakoś przepchnąć. Gramy tutaj, powiem szczerze, oczekuję dużo więcej od naszego zespołu, oczekuję dużo więcej od liderów tego zespołu, żeby w drugiej połowie grać odważniej. My chyba w drugiej połowie 15 razy od stoperów gramy piłkę do Duszana i Duszan wybija długą piłkę, bo nikt nie chce piłki. Także plus dodatkowo mamy 4, 5, 6 takich momentów. Jeżeli jest troszeczkę więcej koncentracji, troszeczkę więcej precyzji, to po prostu ten mecz zamykamy. Jako zespół musimy, nie możemy podchodzić tak do tego meczu, do drugiej połowy, żeby tutaj jakoś ten mecz przepchnąć. Po prostu musimy grać dużo, dużo odważniej, z dużo większym przekonaniem. I powiem szczerze, to jest teraz ciekawy moment. Ciekawy moment dla tego zespołu, ciekawy moment dla mnie z tym zespołem, bo teraz się w następnych tygodniach naprawdę pokaże, kim jesteśmy, ile w nas jest przekonania, ile jest też w nas, u nas w szatni jakości i osobowości, bo powiem szczerze, że dzisiaj po prostu w drugiej połowie było dużo za mało osobowości na boisku. Tak jak zagraliśmy dzisiaj drugą połowę, niczego razem nie osiągniemy. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, trenerze, Tymek Kobiela, Radio Gdańsk. Bo pan bardzo ładnie to tak zdiagnozował, jakie były jakby efekty na boisku tego, co się działo w drugiej połowie. Zastanawiam się, jakie były, nazwijmy to, pierwotne przyczyny, bo rozmawiacie o czymś w szatni, pan pewnie jakieś korekty, jakieś założenia przedstawia i zespół tego nie słyszy, zespół na to nie reaguje, zespół robi coś zupełnie innego niż pan to nakreśla, bo mam wrażenie, że słyszę w pana głosie nawet złość na drużynę i na to, co pokazała. Tak, jestem dzisiaj bardzo zły. Bardzo zły po prostu ze względu na to, że plan na drugą połowę się nie zmienił. Tylko wiadomo, że żeby plan, chcieliśmy kilka rzeczy w detalu jeszcze chcieliśmy poprawić, skorygować. Dzisiaj była w przerwie, oglądaliśmy kilka scen z pierwszej połowy. Dokładnie wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać piłkarsko, żeby zamknąć ten mecz, ale to wszystko musi być powiązane, tak jak już mówiłem, z intensywnością, z przekonaniem, z tym, żeby chcieć zrealizować to z piłką, a my po prostu na boisku w ogóle nie pokazaliśmy się z ambitnej, odważnej strony. Dzisiaj pokazaliśmy się jako zespół, który jakoś chce ten mecz 1-0 wygrać. Może coś się zdarzy, przydarzy, może uda się wyprowadzić jakąś kontrę na 2-0. I później, tak jak w ostatnich tygodniach, bo powiem szczerze, że tak naprawdę przeciwnik ma na początku drugiej połowy dwie szanse przez takie Ondraszka,
Później tak naprawdę ten mecz jest wolny, nudny, taki okej, tak naprawdę mamy wszystko pod kontrolą, tutaj się już nic wielce nie dzieje, ale ta bramka pasuje do tego wszystkiego, brakuje do drużyny, która gra bez odwagi, gra bez pasji, gra bez zawodnicy, którzy też weszli z ławki, nie mieli jakiegoś takiego wpływu, żeby nas pociągnąć też w innym kierunku, po prostu kontynuowaliśmy na tym samym poziomie. I tutaj teraz naprawdę jesteśmy, zostało 10 kolejek, my sobie wypracowaliśmy w tych 24 kolejkach bardzo solidną sytuację, żeby coś razem osiągnąć, ale teraz naprawdę się zadecyduje, jak bardzo tego chcemy, jak bardzo zawodnicy i ja jako trener jesteśmy w stanie w troszeczkę wymagającym momencie po prostu pokazać jakość. I jestem bardzo ciekaw tego momentu teraz. Jeszcze chciałem dopytać o ten strach, o ten brak odwagi i chęci pokazywania się do piłki, bo zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że pańscy zawodnicy, zwłaszcza ci grający w środku pola, no pamiętają o swoich błędach. Pamiętamy stratę Marco Terracino w meczu ze Śląskiem Wrocław, która się nie skończyła bramką. W meczu z Krakowią Jarosław Kubicki popełnia błąd, który się kończy bramką. Z Radomiakiem Maciej Gajos popełnia błąd, który później też skutkuje rzutem karnym, tym sprokurowanym przez Filipa Koperskiego. To są te straty no przy rozegraniu tak naprawdę, którego pan wymaga. I zastanawiam się, czy to nie może być na przykład tak, że oni się po prostu kilku tych błędów przestraszyli. Oczywiście, że to może być strach, ale strach jest najgorszą rzeczą w życiu. To są dobrzy zawodnicy. Jeżeli dobry zawodnik musi mieć zawsze, nawet w momencie błędu, bo każdemu zawodnikowi na świecie zdarzają się błędy. Nie ma jednego zawodnika, któremu się nie zdarzają jakieś błędy w rozegraniu. Raz na sezon, ale dobry zawodnik wie o tym, że jest dobrym zawodnikiem, chce piłkę, ma odwagę grać w piłkę i tutaj ja od tych zawodników tego oczekuję. My cały tydzień nad tym trenujemy, nad tym pracujemy, trenujemy to, także na pewno to nie może być naszym standardem, że jeden błąd, mecz, dwa, trzy, cztery mecze temu w jakiejś formie nas wybija z tego, co chcemy robić. Wieczór, trenerze, Tomek Kosowski, Wyborcze, Trójmiasto. To ja może się podpytam o ten pomysł z Josephem Cissejem na prawej obronie. Czy to było jakieś takie jednorazowe wyjście awaryjne, czy widzi pan przyszłość dla Josepha na tej pozycji? Szczerze mówiąc, to nie był pomysł, tylko rozwiązanie. Ze względu na to, że Filip Koperski w tym tygodniu doznał kontuzji i cały tydzień z nami nie trenował i tak miałem wrażenie, że nie zrobię jemu przysługi dzisiaj, wystawiając go od pierwszej minuty, ze względu na to, że Dawid Stec też jeszcze do końca nie jest z nami. I ogólnie nie mieliśmy innego rozwiązania. Także to było rozwiązanie na dzisiaj. Uważam, że Joseph bardzo poprawnie zagrał. Na pewno jest w stanie grać lepiej, ofensywnie też jeszcze więcej dać, ale okej. To choć dzisiaj nie było problemem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dobranoc, dziękuję.